Jarek Grotajczak, witam państwa w programie. Co tam, panie w Polityce? Dzisiaj program specjalny, bo spotykamy się przy okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dzisiaj naszymi gośćmi są panie. Pani poseł Ewa Wola, witam serdecznie. Dzień dobry. I pani Mirosława Stachowia-Gróżecka, witam serdecznie. Witam. Na co dzień, panie, w po różnych stronach politycznej barykady, ale dzisiaj w, przy okazji Świąt Bożego Narodzenia, pełna jedność, pełna miłość, rozumiem. Oczywiście, Polityczna, oczywiście. Oczywiście, jak to w polskiej tradycji. Po adwencie, po czasu skupienia jest pora na taką właśnie świąteczną atmosferę i nadzieję, że w nowym roku będzie lepiej. No bez współpracy albo nadziei na współpracę i mądrość to się chyba nie uda. Trzeba ją mieć. Jak pani spędzacie święta? Ja spędzam święta w domu, z rodziną, z mężem, moimi synami i z moimi rodzicami. To jest w dzień wigilii. Następny dzień to myślę też z rodziną, moim bratem, z mojego męża bratem, z teściami. Odwiedzamy się wzajemnie. Drugi dzień świąt to już poświęcę na swoje prywatne jakieś spotkania z przyjaciółmi. Pani, tak. Pani Mirosława? Oczywiście, że święta z rodziną i z przyjaciółmi. Eee, spędzam je zawsze w moim domu rodzinnym na ziemi Lubuskiej. Tam też jedziemy z mężem, z synem, z teściami. U nas to jest proste, bo jesteśmy oboje jedynakami. Także nie ma problemu, że, że trochę tu, trochę tu. Spotykamy się w moim domu rodzinnym. A że dom gościnny, to rzeczywiście jest to okazja, żeby się pospotykać z rodziną także tą dalszą przy tej okazji. No bo to dla wszystkich jest przystanek w pracy, chwila odpoczynku. Więc jest radośnie, rodzinnie i i w rytmach kolendy. O tak. Ja rozumiem, że te święta dla polityków są szczególnie ważne, bo politycy tego czasu dla rodziny czasami nie mają zbyt dużo. Dla mnie to jest szczególnie ważny dzień. W tym dniu mam jeszcze imieniny, więc jakby gości już mam od rana. Staram się już nie robić porządków, a wręcz przeciwnie, raczej przygotowuję się do wieczerzy wigilijnej i taki też w tym roku. Pomóż mi bardzo pomaga przy przygotowywaniu potraw, to ja zapraszam właśnie swoich Rodziców i swoje dzieci. I powiem, że jest dla mnie to dzień szczególny, bo rzeczywiście na co dzień trochę mało z rodziną, więcej czasu jednak poza domem i dużo czasu w Warszawie. Więc w tym czasie myślę, że warto też i jakby odłączyć się w ogóle od pracy, co jest bardzo przyjemne i bardzo ważne dla takiego wspólnego bycia ze sobą dla takiego okazywania sobie miłości, myślę, że też wdzięczności z mojej strony, ale też takich rozmów rodzinnych, wspominania tego, co było kiedyś, tego, co przed nami, też troszeczkę, a też bardzo ważne to są opowieści moich rodziców o tych dawnych czasach. Rodzice pochodzą z Włodzimierza Wołęckiego, więc zawsze jeszcze jest okazja, są to starsi ludzie. Po osiemdziesiątce, także y, wykorzystujemy każdą okazję na takie wspomnienia z tamtych czasów, kiedy jeszcze żyli na y, ziemi wołyńskiej. Jakie to są wspomnienia? No nie są to łatwe wspomnienia, bo to były trudne czasy, ale y, też jest y, wiele miłych, miłych y, też i y, y, dużo mówimy o tym, jak właśnie spędzali święta i staramy się trochę przenosić tej tradycji takiej właśnie świątecznej ze wschodu. Właśnie na ten stół wigilijny, co przejawia się, że tak powiem, w potrawach. I jest to Rozumiem, dość że to pani kutia, tak? No, już teraz kutia nie, bo to mąż przyniósł do domu, właśnie, raczej kluski z makiem, mimo że wchodzą świetnie, to on to przygotowuje. Kutienie. Ale to są śledzie z burakami, to jest barszcz czerwony z łóżkami, no i bardzo ważny też jest skarb po żydowsku co moja mama świetnie przygotowuje i jest bardzo smaczny. Także staramy się, żeby to, te, te potrawy tak by utrzymać w, 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 w tradycji, aczkolwiek jeszcze do tego przygotowują potrawy te, które już młodsze pokolenia lubią, więc dla mojego syna oprócz <laughs> barszczu czerwonego z grzybami pewnie będzie jeszcze zupa grzybowa, którą bardzo lubi i uszka, uszka, które moja mama robi no, wykwintne uszka, które są już tak tradycją w domu, ale już w czasie świąt Bożego Narodzenia i Wigilii zawsze najlepsze u Pani na stole w Wigilijnym? Ja jestem właśnie takim przykładem, jak się dwie kultury wymieszały, to znaczy mój ojciec Poznaniak i to taki stuprocentowy, wielopokoleniowy. Moja mama także z Kresów, z Podrównego, dziadkowie przyjechali do Polski. Czyli typowy I na tym... przykład w... Dolnoślązaka, To tak? przykład Dolnoślązaka, choć mój syn jest jeszcze ciekawszy, bo to chodzą i warszawiacy i górale do tego, także to się wszystko oczywiście miesza i na tym stole kotuje. to w ogóle widać, jak te kultury się przenikały. Także oczywiście jest barszcz, jest barszcz, ale jest także zupa z rybich głów, skarpia. Także to jest taka typowa poznańska zupa. Jest kutia, ale też jest Makiełki. właśnie nie kluski z makiem, tylko buła taka przemna Aha. wymieszana. To moja babcia właśnie ta z poznańskiego robiła. No, no widać, że to się miesza i przenika. Ale też nie tylko potrawy, prawda? Święta to nie tylko potrawy. Też są inne zwyczaje, obyczaje, obrzędy, w, które, które, na których zależy mi, żeby je pielęgnować. Tak? Jednym z, na przykład, z takich zwyczajów, bo nie chcę tego nazwać inaczej, jest, że nie wiem, czy Państwo Powiecie, że w dzień wigilii nie można wpuścić do mieszkania pierwszej kobiety. O, tak? tak, to jest na bardzo ważne. No, trzeba tak. pilnować, żeby pierwszy próg w wigilię oczywiście. domu przestąpił mężczyzna. Zadzwonić może mężczyzna? Nie, nie wiem, czy najlepiej, zadzwonić, czy, czy nie znaczy Trzeba pilnować, to się żeby w pierwszym sensie Tak, 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 tak. Takich rzeczy się pilnuje. No oczywiście, sianko pod stołem. No i przede wszystkim kolędowanie. Tak? To znaczy, mnie bardzo zależy, a moja rodzina jest śpiewająca, żeby rzeczywiście ta tradycja pozostała jak najdłużej. Bo trochę, trochę w tych naszych czasach idziemy na łatwiznę. To znaczy, są płyty, są koncerty w telewizji. Telewizorze i tak dalej, i tak dalej. A ja, jak zamykam oczy i widzę dzieciństwo, to właśnie pamiętam to wspólne kolędowanie. I to jest chyba taki, oprócz zapachu potwarw, to ta melodia, ta muzyka wspólnego kolędowania jest chyba najpiękniejszym wspomnieniem dzieciństwa. I bardzo mi zależy, żeby moje dzieci, a kiedyś wnuki, także takie wspomnienia w sobie potem kiedyś nosiły. Proszę, Ale oczywiście, mm, my proszę. też śpiewamy w naszej rodzinie kolendy. Co jest jeszcze bardzo ważne, no to te prezenty pod choinką i ta pierwsza gwiazdka jest tym wyznacznikiem, kiedy tak, tak już możemy siąść do stołu i później rozpakowywać i staramy się, żeby ich 12. było dość Potrop, skromnie, oczywiście, tak, 12, tak, 12 że żeby tych prezentów było dość dużo, bo to też sprawia ogromną pociechę. Dla, dla nas jeszcze ważne jest oczywiście wyjście też... Y Później, no, zależy od której godziny, ale zazwyczaj jakby to, o, o północy no tą pasterkę. Ale to śpiewanie w domu to jest duża przyjemność dla nas wszystkich i no, też staramy się poza tym, że ta muzyka, to kolędowanie z spłyt gdzieś rzeczywiście tam nu nuci, nu nuci się, to tak powiem, tutaj jest bardzo ważne, żeśmy troszkę pośpiewali. <trym> nie wszystkie <trym> wzrodki znają wszyscy. No Ale przynajmniej pierwsze. A, przynajmniej pierwsze jesteście pani aktywne w, w życiu społecznym? Mężowie wam pomagają w tych przygotowaniach takich do świąt, co ewentualnie robią? to znaczy mój mąż jest bardzo aktywny, uwielbia kuchnię, także do nas dochodzi nawet do konfliktów, to znaczy jedno przed drugim chce się popisać, które lepiej gotuje. Także to jest duża frajda także. Natomiast, natomiast jeśli chodzi akurat o takie świąteczne gotowanie, no to przez to właśnie, że wszyscy mamy czas, no to wszyscy możemy gotować. Tak? I ja, i mój mąż, i moja mama, i teściowa, i się w tej kuchni można tam kotłować. I to jest też właśnie to się ten udaje? czas. Podobno, gdzie duża kuchnia daje szansę na przykład, no można zrobić dyżury i jakoś to jest, no, ale inaczej się nie da, rzeczywiście każdy w sobie nosi i pamięta o czymś innym. Mój mąż wniósł, wydawało mi się, że już mnie nic na stole wigilijnym nie zaskoczy, a tymczasem się okazało, że wydawało się, że wszystko jest, ale nie było jeszcze na tym naszym stole y, poznańsko-wschodnim kulebiaka. Tak? Także tutaj bez wsparcia hmm. i przepisu od y, mamy mojego męża to, to stół nie byłby pełen. Także też trzeba tego pilnować. Także wszyscy mają w tym czasie świątecznym okazję, żeby się popisywać swoimi umiejętnościami. Pani poseł, w czym zdaje się Mój na męża? mąż popisuje się y, piekąc sernik. Ten sernik jest tak pyszny, że już już nawet nie stanęliśmy z mamą w konkury, bo to po prostu jest naprawdę pychotka. Ale też przygotowuję kluski właśnie z makiem, co jest jakby jego właśnie tą potrawą przyniesioną z Małopolski, bo rodzice pochodzą z tamtych rejonów. I to jest takie właśnie mojego męża ulubione. Tak jak mówiłam, no mama raczej uszka i, i, i karp, a jakby ja resztę, wszystko dookoła i tak powiem, jakoś sobie wszyscy razem radzimy. Ale to myślę, że jest właśnie takie y, przyjemne, to że tutaj te, te wspólne gotowanie i, i pieczenie to daje dużą radość. Przy stole w, podczas świąt y, rozmawiacie Pani o polityce? Nie, ja nigdy staram się, że nie rozmawiać Kompletnie? o polityce. Tak, Da bardzo. się tak? Z mojej strony tak. Ja, ja, ja raczej, raczej powiedziałabym o rzeczach, które jakby na przyszłość, o tym co w rodzinie wspominamy dużo, że tak powiem, radości takiej, zbywania, przebywania ze sobą nawzajem, ale właśnie jakby może niekoniecznie o polityce, czy tak powiem, no nie o mojej pracy, tak, bo to na co dzień jest moja praca. Ja muszę też powiedzieć, że oczywiście, że rozmawiamy o polityce, ale to jest ciekawsze, choć wszyscy, jak się spotykamy przy tym stole świątecznym, właściwie, jeśli chodzi o poglądy polityczne, to reprezentujemy takie same, a i tak jesteśmy w stanie się nawet pokłócić na tematy najbardziej gorące. Ale to tak jest. Wydaje mi się, że to jest właśnie też wbrew pozorom tradycja. To znaczy, czy się rozmawia o polityce, czy się dyskutuje o innych rzeczach, to jakby temat może być różny, ale na tym to polega, tak? Żeby się spotkać, żeby pogadać, nawet czasami pokłócić, ale ale to jest właśnie ten urok, tak? Żeby razem przy tym wspólnym stole posiedzieć, a potem wspólnie od niego odejść w zgodzie, mimo że mogliśmy poruszać przy nim nawet najbardziej trudne tematy. Od polityki chyba uciec nam się nie da, bo końcówka roku w, sprzyja takim podsumowaniem. Jak Pani ocenia, jaki ten rok był dla Was, Pani poseł? No, to jest to pierwszy rok po wyborach mojego posłowania, więc, jakby tak. Y Wspominam jakby ten czas jakby, tak jakby początkiem, początkiem mojej kolejnej kadencji, a z równocześnie takim też z dużym doświadczeniem poprzednich lat. No to cóż, ja jest myślę, trudniej, że, jest łatwiej. Ja jakby tak powiedzieć, jak mówimy o Wrocławiu, no to, to pamiętamy, że to by, tu odbywało się euro, tu jakby dużo się działo. Um, czy było trudniej? Ja ten rok bardzo mile wspominam. Ja myślę, że dla mnie ten rok jest o tyle trudny, że. Myślę jako posłance, która na, na co dzień przebywam w Sejmie wiem, że 2013 rok nie będzie, jeśli chodzi o gospodarkę, rokiem łatwym, aczkolwiek z dużą taką nadzieją na, na, na to, że no, nie będzie tak źle. Ja bym powiedziała, że to chyba dla nas wszystkich rok dużej rok nauki. To znaczy, tak, takim powinien być, bo rzeczywiście w tle mamy sukcesy takie jak Euro, stadion, turystów we Wrocławiu i dalej, tak dalej, ale rzeczywiście no, parę rzeczy pod tym płaszczykiem sukcesów się obnażyło i, i tak naprawdę <laughs> ja to tak traktuję, choć nie pełnię władzy jako takiej, ani we Wrocławiu, ani w Polsce, to przyznaję, że, że to jest duża lekcja, którą trzeba sobie zapamiętać i przy okazji yy, przy okazji planowania tego typu wydarzeń pewne rzeczy, których już doświadczyliśmy, trzeba brać pod uwagę, Także, Myśli Pani, że będzie ja mieć takie szczęście, że, że jeszcze nauki. jedno euro nas czeka? W... No, jeśli nie euro, to będą na pewno inne imprezy, zarówno w, we Wrocławiu, jak i w Polsce i o to chodzi i niech się odbywają, tak? Ale musimy, jakby musimy spojrzeć w przeszłość wtedy ocenić. No tu zrobiliśmy kilka błędów, nie mogą się nigdy więcej powtórzyć. I niezależnie, czy ja za te błędy odpowiadałam, czy nie, także czerpię z tego naukę. Mam nadzieję, że ci, którzy za nie odpowiadali, czerpią ją jeszcze bardziej. No ale na tym to polega. Także powiedziałabym, że rok nauki Zresztą nie pod każdym względem, bo rzeczywiście zawodowo, ponieważ y, polityka to jednak u mnie ciągle głównie działalność społeczna, to także, także dla mnie były, i stanęłam przed nowymi wyzwaniami zawodowymi i to z kolei muszę godzić się z tą działalnością samorządową. Udaje mi się na razie całkiem nieźle, więc mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. A ten rok, który przed nami, jak Pani myślicie, jaki będzie? Pani już, Pani poseł powiedziała, że nie będzie łatwy i to, I to nas chyba ma? tutaj pewnie Ale ja, ja myślę, że tak na co dzień musimy mieć sobie <laughs> dużo optymizmu, dużo nadziei. Jakby wyczerpać tą taką radość życia z dnia codziennego, tak? Jak jesteśmy zdrowi jakby, i trochę myślimy optymistycznie, to zawsze, zawsze jest łatwiej. No, w... no ktoś może powiedzieć łatwo powiedzieć, jak się jest posłem? Nie? Ja myślę, że też mnie dotykają różne trudności życiowe, tak jak wszystkich innych obywateli. To nie jest takie proste. Ja skromnie żyję zawsze jakby pielęgnuję tą, tą, tą codzienność życia, patrząc na to, co się dzieje w moim domu i, i, i wśród moich najbliższych. Także ja nie jestem takim. Człowiekiem oderwanym od rzeczywistości, aczkolwiek no, życzyłabym wszystkim na ten nowy rok właśnie takiego optymizmu, takiej właśnie nadziei, bo to nie jest czy to ten rok, czy następny, ale to jak kończymy jakiś etap, tak, a zawsze sobie też i obiecujemy, że w następnym będziemy, yy, będziemy inni, będziemy inaczej postępowali, rzucamy czasami jakieś nałogi, tak? No to też i tu trzeba powiedzieć, że najważniejsze jest taka, 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 na, 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 czy takie poczucie na, nadziei, że, że będzie lepiej. Otóż ja właśnie ostatnio miałam taką okazję, żeby spotkać się z kolegą, który bardzo interesuje się życiem politycznym, szczególnie Wrocławia. I tak sobie analizowaliśmy, bo jest nieco starszy i pamięta ten Wrocław i tę politykę, jak ona się kształtowała, jak się samorząd <laughs> rodził sprzed tych dwudziestu kilku lat. I wtedy sobie uświadomiłam jak to jednak w polityce się nic zupełnie nie da przewidzieć. Tak to znaczy te, te jego wspomnienia dwudziestokilkuletnie pokazały, że w tym życiu politycznym to się wszystko może w ciągu kilku miesięcy wywrócić zupełnie do góry nogami, że ludzie gdzieś tam kiedyś w niej uczestniczyli dzisiaj już nawet ich nie pamiętamy, a jacyś inni po latach wracają i tak dalej tak dalej. Także jeśli chodzi o wróżby, co w polityce to naprawdę trudno jest cokolwiek prowokować. Natomiast jest ja to rozumiem, oczywiście dla opozycji to jest to światełko nadziei. Tak? Być może oczywiście, ale ja bym powiedziała, że nie dla opozycji. Właśnie to chciałam powiedzieć dla, dla, dla Polaków, dla mieszkańców Wrocławia. To, co jest najważniejsze, to żeby przede wszystkim dla nich, niezależnie jak ten rok wyglądał, żeby był z każdym dniem choć trochę lepszy, żeby przynosił z każdym dniem więcej nadziei i żeby. Tak słyszałam w radio ostatnio, że jedna przeciętna rodzina w Polsce wydaje 1200 zł na święta, tyle jest w stanie wydać. No to tak sobie myślę, żeby w takim razie w przyszłym roku mogli wydać 1200 na jedną osobę w rodzinie, tak, żeby ta miara i, i to, na co ich będzie stać, była jeszcze wyższa. No a tradycyjnie oczywiście rodzinnego spokoju i zdrowia wszystkim życzę. Ale przed nami rok, w którym nie będzie żadnych wyborów. Więc politycznie nie, nie powinno być chyba. I To właśnie może sprawić. Zbyt że, gorąco. Że tak, żebyśmy się nie przygotowywali na to, że będzie spokojnie, bo to jednak polityka nie lubi spokoju i ten rok może być wykorzystany do jakiegoś. Ale myślę, że jesteśmy osobami, jesteśmy osobami, które są dość aktywne i to jest to, że my musimy cały czas ciężko pracować, żeby pokazywać jakby te nasze. Prawdziwe zaangażowanie, tak jak tu koleżanka powiedziała, nie tylko jako te polityczne, ale też i społeczne. naszym obowiązkiem jest Pani jako radny mnie jako posłanki, żebyśmy jednak nie zapominali, że przychodzą do nas zwykli ludzie z zwykłymi problemami i im więcej możemy dać siebie, tak? no to tym lepiej. Tu w moim przypadku jest to dość trudne, bo no tego czasu trochę, tak bym powiedziała, mniej, mniej, ta Warszawa jednak ty, praca nad ustawami, kom, praca w komisjach w Sejmie je pochłania ten czas. Ale dla mnie bardzo ważne jest, żeby kiedy y, przychodzą do mnie zwykli mieszkańcy Wrocławia czy, czy poza Wrocławiem, żeby mogło właśnie y, im pomóc, y, zaangażować się społecznie. Nie, niekoniecznie y, chciałabym, żeby to były jakieś spektakula, spektakularne moje y, poczynania. Czasami dużo radości bardzo daje taka pomoc zwykłemu człowiekowi. Bardzo dużo ludzi starszych, samotnych przychodzi do biur poselskich i oczekuje takiego wsparcia. Czasami przyznam, aż mi teraz wzruszyłam się troszeczkę, bo przychodzą ludzie, którzy, którzy chcą porozmawiać i chcą, żeby ktoś ich przytulił. I dzisiaj też była taka pani u mnie. No to nie było y, łatwe, bo nie zawsze możemy im pomóc, ale, ale czasami warto y, porozmawiać z nimi, bo oni tego oczekują. Wskazać jakąś drogę rozwiązania ich problemów. Ja chcę powiedzieć, że wbrew temu, co nam się wydaje, albo jak się powszechnie wydaje, to ten rok może nie być spokojny właśnie między innymi dlatego, że to nie my kreujemy nastroje i rzeczywistość, tak? To znaczy, nie w takim stopniu, jak, jak się politykom wydaje. I, I choć z pozoru, tak jak Pan powiedział, rok wydawałby się mógł, mógłby być spokojny, to, to Miejmy nadzieję, że właśnie emocje, nastroje, yy, ani frustracje nie sprawią, że, że będzie niespodziewanie, niespokojny, tak? To... Ja bym się nie zgodził do końca, bo myślę, że politycy czasami kreują jednak te, to, to, co się dzieje, przynajmniej liderzy polityczni. Może, może tak powiedzmy. Ale tak, że myślę, że jest to, to trochę rola przeceniana. Mają, no. To jest trochę rola przeceniana. Mam wrażenie, że jednak, no, zresztą wystarczy spojrzeć na, na, na wszystko, co się w historii działo. Ostatecznie o wielkich zmianach decydowały jednak ruchy, które szły od dołu, tak, od zwykłych, prostych ludzi. <laughs> politycy dziś potem może stawiają tą kropkę na i, ale tak naprawdę to zwykli ludzie pokazują, mamy dość, albo nam się podoba, albo nie, albo coś trzeba zmienić. Także. Ale mimo wszystko miejmy nadzieję, że rok będzie spokojny. Optymistycznie kończymy tak, naszą rozmowę. Oczywiście. <noise> dziękuję bardzo panią za przyjście do studia, za rozmowę. Rozumiem, że nie było łatwo, bo okres świąteczny to jest jednak okres taki, gdzie tego czasu czasami brakuje. Dziękuję bardzo za przyjście do studia, dziękuję za rozmowę, dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję.